we wszystkich biegach organizowanych w ramach tego święta sportowego 20 i 21 kwietnia zgłoszonych już mamy ponad 6 tysięcy osób, w tym w maratonie prawie 3,5 tysiąca osób. Na tej liście, którą chcemy zakontraktować, jest 7 lub 8 zawodników z rekordami życiowymi poniżej 2 godzin i 8 minut. W tym jedno nazwisko mogę ujawnić. Jeden, chyba najwybitniejszy, oprócz Haile Gebrselassie, zawodnik ostatnich lat, Marokańczyk Garib, wicemistrz olimpijski z Pekinu, mistrz świata z Paryża i Londynu, z rekordem życiowym, uwaga, 2:05:37. Czy Adam Klein, portal bieganie.pl. Czy może mogą panowie zdradzić chociażby jakieś jeszcze inne nazwiska oprócz Gariba? Skoro już wiadomo, że będą to zawodnicy poniżej 2:08, to na pewno czytelnicy nasi by chcieli poznać chociaż kilka z nich. Jakie są przynajmniej na to waga? To może przypomnę, tak, oprócz Gariba i Henryka Szosta będą jeszcze czołowi zawodnicy jak Artur Kozłowski, który uzyskał 2 godziny 10 w ubiegłym roku, Mariusz Giżyński, 2 godziny 11.20 w maratonie, prestiżowym maratonie w Rotterdamie, oraz Arkadiusz Gardzielewski, też wynik 2:11:34. Uważam, że dawno nie mieliśmy tylu dobrych zawodników w maratonie, także cieszę się, że akurat oni już teraz nie będą mogli rywalizować między sobą. Oprócz Gariba, tak jak wspomniałem, Henryka Szosta, z czołowych zawodników będzie również Nicolas Manza Kamakaya, który legitymuje się wynikiem 2:06:34. Był w 2012 roku czwarty w Berlinie. Elias Kemboi Szelimo Kenia, 2:07:04. Jarius Shanshima Kenia, 2:07:44. Felix Kenny, 2:07:31. Evans Ruto Kenia, 2:07:49. Sisley Lema Kaseya Etiopia, 2:09:08. Patrzę na twoją reakcję, kiedy pan Czesław wymieniał uczestników Orlen Olson Marathon i tak powieka nie drgnęła ani przez chwilę w zasadzie. Byłeś zimny jak lód. Czy to oznacza, że ta stawka na tobie, zawodowcu, nie robi żadnego wrażenia? Tak prawdę mówiąc, nie robi. Będąc maratończykiem, nie można kierować się emocjami związanymi z nazwiskami, które znajdują się na starcie. Ja bardzo się cieszę, że Julian Garib będzie biegał tutaj, bo tak jak mówię, jest to dużą motywacją dla mnie, żeby z nim walczyć, żeby starać się z nim wygrać i na pewno ze swojej strony zrobię wszystko. Pytanie, czy w 2014 roku możemy się spodziewać kolejnej edycji, trochę wybiegając w przyszłość? Tak. Planujemy kontynuację tego projektu również w roku 2014 i pewnie w kolejnych latach podobnie. Panie Czesławie, co by było, ile Orlen musiałby wydać pieniędzy, żeby ściągnąć tutaj na przykład Emanuele Mutai? Ile, to trudno powiedzieć, dlatego że to jest jakby pierwszy maraton, prawda? I wielu czołowych zawodników na świecie. Warszawa, no to nie jest jak gdyby major maraton, tak? Chicago, Londyn, Boston, Nowy Jork, gdzie garze są, powiedzmy, premie około 100 tysięcy dolarów plus bonusy. Także tu już jesteśmy jakby na straconej pozycji. Następne maratony typu Hamburg, Frankfurt, Rotterdam, to również prestiżowe maratony i też jak gdyby nagrody są dużo wyższe. Wielu kibiców, amatorów, zadaję to samo pytanie, tak? Orlen, wiadomo, że to wielki budżet. To nie tak do końca. Staramy się zrobić bieg, aby uzyskać wynik poniżej 2 godziny 8. Czy to będzie możliwe na tej trasie, jaka jest? No właśnie, a myśli pan, że zawodnicy zanim zdecydują się na start tutaj, to najpierw przyglądają się profilowi trasy i dopiero wam odpowiadają, czy wystartują? A więc jeżeli chodzi o Gariba, on przeglądał trasę i miał zastrzeżenia jak gdyby trochę do tej trasy na początku, że tam ten podbieg jest Henryk Szost to samo stwierdził, że możemy tam bardzo dużo stracić. Z tego co wiem, na chwilę obecną będzie zmieniona trochę ta trasa, ponieważ są problemy jakieś w mieście i nie chcę się wypowiadać, bo to nie ja za to odpowiadam, ale mają być jakieś zmiany na trasie. Także mam nadzieję, że będzie to z korzyścią dla uzyskania dobrego wyniku. No i patrząc na tą obsadę tych zawodników, mamy 8 zawodników poniżej 2 godziny 8, jeden poniżej 2 godziny 7 i Garib 2:05. No i Henryk, tak, który jeszcze jest nieobliczalny, my nie wiemy, co on tak go naprawdę stać, bo przecież w maratonie w Fukuoce w grudniu nabiegał 2 godziny 8, do 35 kilometra biegł na 2 godziny 7, a tak naprawdę nie robił wielkiego przygotowania, po igrzyskach miał przerwę, trenował w Szklarskiej Porębie,
Także aż się boję powiedzieć, co może być. Nie próbowali Państwo sprawić, żeby tacy zawodnicy jak na przykład Jared Szegumo, którzy wystartują w Łodzi, startowali jednak w Orlenie? Jeżeli chodzi o Jareda Szegumo, również zaproponowałem mu stawkę. Myślę, że jak na ten poziom 2.14, chciałbym tutaj powiedzieć, jeżeli można, że dzisiaj 2.14 nikt nikomu nie daje za przyjazd. No oczywiście, ale można powiedzieć, że on jako ten mistrz Polski, a to mają być mistrzostwa Polski. W związku z tym dostał propozycję, nie będę mówił ile, ale dostał propozycję. Naprawdę na świecie dzisiaj za wyniki 2.14 nikt nie płaci, nawet 2.13. My jako mistrzostwa Polski doceniamy polskich zawodników. Myślę, że wszyscy polscy zawodnicy, łącznie z Henrykiem Szostym, z Gardzielewskim, z Giżyńskim, będą zadowoleni. Marcin Chabowski postanowił... No właśnie, to z Marcinem Chabowskim. Dlaczego Londyn? Postanowił wystartować w Londynie, argumentując to, że jest szybka trasa. Jego wola, prawda? Ja to szanuję. Oferta nie była zła. Uważam, że... Myślę, że w żadnym maratonie w Europie nie otrzymałby tego wynagrodzenia, bo tak jak powiedziałem, że zacząłem... negocjacje z polskimi zawodnikami. Chciałem, żeby byli zadowoleni. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Słuchajcie, stoimy tutaj z Pawłem Czapiewskim, rekordzistą Polski na 800 metrów. Jeszcze. Gonią cię, ale jeszcze ciągle nie mogą dogonić. Powiedz Paweł, czy twoja obecność tutaj w trakcie konferencji przed Orlen Maratonem sugeruje, że wystartujesz w maratonie? Nie, ja jestem tutaj w ramach mojej asystentury u pana Czesława Zapały, który jest dyrektorem sportowym. No i w związku z tym czekają mnie też pewne zadania przy tym maratonie organizacyjnym, więc o starcie nie ma mowy. No tam trójkę pewnie się pokuszę, a z maratonem poza tym, no ja muszę przyznać, ja w zeszłym roku we wrześniu planowałem maraton, chciałem jeszcze po karierze powiedzieć, tylko się skontuzjowałem. 2 miesiące nie biegałem, trochę kilogramów doszło, zacząłem biegać po 20 km na raz, no i mięsień płaszczkowaty mi się odezwał. No a teraz coraz trudniej się zmotywować do tego biegania, bo zdaję sobie sprawę, że jeszcze po końcu kariery nie nabrałem tego głodu biegania, który mam nadzieję przyjdzie. I dlatego od listopada może ze 40 km przebiegłem na razie, także to może być... O maratonie może na pewno nie ma mowy, ale myślałem o maratonie tydzień później, krakowskim, bo w związku z tym, że tutaj bym nie mógł, no ale... Ale chyba się nie zdążę przygotować. Ale czyli jakoś tam te dłuższe biegi, dłuższe dystanse tam ci chodzą po głowie, tak? Że... Znaczy, jak już kiedyś dawno sobie obiecałem, że na koniec kariery, żeby zaliczyć ten maraton jako taka wisienka na torcie, bo wiadomo, maraton to jest jest to wydarzenie w życiu każdego zawodnika też ważne i dobrze byłoby to odhaczyć. No. Niemniej jednak problem z tym maratonem jest to taki, że to trzeba aż 42 km przebiec. Samo się nie przebiegnie i no mówię, na razie pozostaje to w sferze planów, ale gdzieś po głowie chodzi. A chciałem to zrobić teraz, bo w tej chwili jeszcze mam na tyle potencjał biegowy po tej karierze, że nawet w tej chwili myślę, że w dwa miesiące mi się przygotował. A gdybym za rok się obudził, no może być już trudniej. Także no, mam nadzieję, że w tym roku się uda, może we wrześniu, ale no, na pewno maraton do zaliczenia przeze mnie jest obowiązkowy. Dobra, to dziękuję i powodzenia. Dzięki.